Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cielesni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja jestem Apolosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos, albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosił go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I głosił Słowo Boże w synagogach Judei. Oto Słowo Pańskie. Dobrze. Zacznę od waszej twórczości. Znalazłem taką piosenkę w naszym śpiewniku białodunajeckim z działu Radosna Twórczość Nasza, zatytułowana Spałem w Kościele. Autorstwa wiadomo kogo? Mostu, dobrze, Mostu. Więc posłuchajcie. Wróciłem z gór zmoknięty jak szczur. Nie zdążyłem się wysuszyć, a już na mszę trzeba ruszyć. Wchodzę do kościoła, dopada mnie senna zmora. Spałem w kościele, nie było źle. Nieznany głos księdza usypiał mnie. Od tego wystartujemy i na takie wprowadzenie chciałem zacytować te słowa, ponieważ w zasadzie one nam pokazują, że możemy mieć różne nastawienie, kiedy przychodzimy na Eucharystię. I od tego, jak my będziemy przeżywać Eucharystię, zależy nasze właśnie nastawienie, jak ja przychodzę, z jakim sercem, z jakim nastawieniem przychodzę do tego kościoła. W zasadzie mogę być obecny, ale tak jakbym nie był. Mogę być obecny, ale nie będę się otwierał na działanie Pana Boga żywego i prawdziwego. I już na wstępie chcę wam życzyć, abyście nie tylko dzisiaj, ale zawsze mogli jak najwięcej korzystać z Eucharystii, żebyście mogli przychodzić zawsze sercem dobrze usposobionym, bo Bóg chce do mnie przychodzić, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w tej
piosence na wejście, przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Ale teraz jest pytanie, czy ja rzeczywiście przychodzę do Niego? Może przychodzę tylko dla siebie, dla kogoś mi bliskiego, dla rówieśnika i tak dalej. Dobrze, to takie ala wprowadzenie, ale teraz jeszcze muszę wyjaśnić, bo dzisiaj zajmujemy się Eucharystią, a jak wiemy według katalogu, według katechizmu Kościoła katolickiego mamy chrzest, drugi sakrament jaki? Bierzmowanie, bardzo dobrze. Dlatego bierzmowanie dzisiaj powinno w zasadzie być, ale bierzmowanie będzie jutro. Zdecydowaliśmy z duszpasterzami, że będzie Eucharystia jako druga, dlatego że w zasadzie my tak przyjmujemy sakramentu według chronologii, prawda? Najpierw jesteśmy chrzczeni jako małe dzieci, potem pierwsza komunia święta i to jest najczęściej w najczęstszych przypadkach. Są oczywiście takie przypadki, że ludzie dorośli mają chrzest, bierzmowanie i dopiero Eucharystię. Ale zatem chcielibyśmy, drodzy, wyruszyć dzisiaj w podróż eucharystyczną. Usiądźcie wygodnie albo stójcie, jak niektórzy stoicie. Zapnijcie pasy i jedziemy. Trzeba powiedzieć, że ten temat jest bardzo trudny. Ja w zasadzie jako, można powiedzieć, no młody kapłan, mam rok kapłaństwa dopiero, mogę wam powiedzieć tylko tyle, ile, prawda, też sam w ciągu roku doświadczyłem z tej Eucharystii. Nie chcę wam tutaj wykładać jakiejś teologii, konferencji na temat Eucharystii, bo można mówić bardzo wiele. Chciałbym się tylko podzielić z wami pewnymi myślami, które ostatnio chodziły mi po głowie i właśnie pokazać wam pewien duch Eucharystii. Może zacznijmy od tego, że człowiek, jak wiemy, ciało potrzebuje jedzenia. Człowiek jest głodny, więc potrzebuje się dobrze najeść, żeby nie był zły, żeby się nie wkurzał, żeby nawet się dobrze uczył i tak dalej. I nawet, można powiedzieć, żeby zjeść chociaż ten fast food, prawda, jak to nieraz zdarza się wśród studentów, ale żeby zjeść, żeby brzuszek nie dokuczał, żeby głowa nie bolała i tak dalej. Gdy brakuje nam jedzenia, człowiek może się wkurzać, może tracić kontrolę nad sobą, może się dopuścić strasznych rzeczy. I teraz chcemy to przełożyć na taki wymiar duchowy. Spojrzyjmy to w ten sposób, że tak samo nasze serce i dusza też potrzebują jakiegoś pokarmu. Jeżeli serce jest głodne, to znaczy, że potrzebuje czyjejś obecności, prawda? I głód serca i duszy może przede wszystkim zaspokoić tylko i wyłącznie Bóg. I głód serca, duszy na Boga jest w każdym z nas, nawet możemy sobie tego nie uświadamiać, ale tak się dzieje w każdym przypadku człowieka ochrzczonego i może nawet nie tylko ochrzczonego, że gdzieś jest w podświadomości ten wymiar duchowy, gdzie pragniemy czegoś więcej, pragniemy Pana Boga, pragniemy Jego obecności. Głodujemy duchowo, to znaczy musimy sięgnąć po Boga, bo tylko On jest w stanie zaspokoić mój głód. I teraz mogę sobie zadać pytanie, czy w takim razie zaspokajam ten głód Eucharystią. Bo jeżeli nie spożywam, to nadal duchowo będę głodował, ale skutki takiego głodu mogą być dla mnie katastrofalne. Na przykład sobie zobaczmy, jak ludzie nieraz głodują i dochodzi do strasznych rzeczy, naprawdę jak ktoś już ileś tam nie je, jest w stanie posunąć się nawet do kanibalizmu. I tak samo można powiedzieć, że jest tak zwany kanibalizm duchowy, czyli jeżeli nie karmię się Bogiem, nie spożywam Pana Boga, to zacznę szukać innych rzeczy, innych przyjemności. A nawet, co więcej, mogę zacząć pożerać drugiego człowieka, czyli pożerać jego serce, pożerać jego ducha, osobowość, pożerać to wszystko, co go stanowi jako indywiduum. I tak się nie da żyć. Można oczywiście korzystać z drugiego człowieka, ale nie możemy go kraść i pożerać, prawda? Więc prawdziwy głód możemy tylko zaspokoić Bogiem i nikt mi tego Boga nie zastąpi. Albo będę spożywał Boga, albo będę pożerał ludzi ze złości, z wściekłości, że czegoś mi brakuje, a to już nie jest ludzkie.
Piękne słowa, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ma życie w sobie. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zatem jestem powołany do tego, by spożywać Boga. I teraz trzeba nam wyjaśnić, na czym polega to spożywanie, bo zobaczcie, to jest tak, że możemy się zastanowić. Bóg przychodzi w takim małym kawałku chleba, w komunikancie. I jak to jest, że my, ograniczony byt, możemy spożywać nieograniczonego Boga, wiekuistego, wszechmocnego, zasiadającego na tronie i tak dalej, transcendentnego. Oczywiście Bóg tylko taki nie jest, ale my Go też w taki sposób przedstawiamy. I jak to jest, że On może przychodzić? Przychodzi nam z pomocą święty Augustyn w swych wyznaniach, napisał tak. Usłyszałem jakby głos Twój z wysoka. Jam jest pokarmem mocarzy. Wzrastaj, a będziesz mnie pożywał. I nie Ty zamienisz mnie w siebie na podobieństwo cielesnego pokarmu, ale ja zamienię Cię w siebie. To, że Bóg przychodzi do mnie, do mego serca, to nie oznacza, że ja teraz w tym przypadku jestem kimś ważniejszym. To znaczy, że Bóg chce mną zawładnąć, chociaż ukrywa się w sercu, chce mnie przemieniać w siebie. Święty Jan od Krzyża, doktor Kościoła, napisał tak w jednym z poematów. Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa mówi: Pan Bóg nasz to ogień trawiący, ogień miłości, który mając nieskończoną siłę może trawić nad wszelkie pojęcie i przeobrazić w siebie duszę, którą ogarnie. Zobaczcie, może przeobrazić w siebie duszę. To znaczy, że ja co? Ja mogę stać się Bogiem, prawda? Jeżeli Pan Bóg chce przeobrazić moją duszę w siebie, to znaczy mnie już nie będzie, tylko będzie On. Będę myślał tak jak On, będę postępował tak jak On. I dalej święty Jan od Krzyża nam mówi, że On jest takim ogniem miłości, trawiącym ogniem, który chce wypalać w nas wszelkie ciemności, który chce nas przygotowywać do tego, abyśmy byli dobrym mieszkaniem dla Niego samego. Dzisiaj święty Paweł, jak dobrze słyszeliście, podał nam takie słowa. Wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. To znaczy, że nasza dusza jest tą rolą Bożą, gdzie Pan Bóg chce nas uprawiać. To znaczy, że jesteśmy Bożą budowlą, gdzie jesteśmy mieszkaniem żywego Boga. Tak a propos też dla wyjaśnienia, co to znaczy karmel, żebyście wiedzieli, bo najczęściej się wam kojarzy z ciastko, karmel, czekolada, prawda? Jak tam niektórzy też tak krzyczeli. I dobrze, bo też tak jest rzeczywiście. Ale tak już na serio, my dlatego jesteśmy karmel, bo z języka hebrajskiego znaczy to ogród Boży, winnica Pańska. I nasi święci karmelu mówili, że nasza dusza jest takim ogrodem Bożym, gdzie Bóg w nas przebywa, gdzie Bóg znalazł sobie godne mieszkanie. Co więcej, święta Teresa od Dzieciątka Jezus powie takie ciekawe słowa, że Jezus nie po to zstępuje z nieba, żeby pozostawać w złotym cyborium, czyli w tej puszce, którą potem się wkłada do tabernakulum, ale żeby znaleźć niebo stokroć mu droższe, żywą świątynię uwielbianej Trójcy. Pan Bóg nie chce być w czymś martwym, słuchajcie, tylko Pan Bóg chce żyć w kimś żywym. To jest dla Niego najlepsze mieszkanie. Jezus chce w nas żyć i co więcej, idąc także za dzisiejszą Ewangelią, trzeba też popatrzeć na Eucharystię jako na sakrament uzdrowienia. Jezus uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, ludzie się Go dotykali, On nakładał ręce na ludzi, On uzdrawiał. Zobaczcie, Eucharystia jest takim dotykaniem Jezusa. Co więcej, ja Go nie tylko dotykam, tylko Go jakby biorę do siebie, prawda, spożywam. Ja Go otrzymuję całego, nie tylko Jego ciało, ale duszę i bóstwo całego Boga. I tego Jezusa mam dotykać z taką wielką, prostą, dziecięcą miłością. Wczoraj ksiądz Darek z Chorebą mówił w naszej chatce na kazaniu o właśnie takim przypadku, gdzie misjonarz opowiadał mu, że w krajach afrykańskich
według takiej prostej wiary kobieta potrafi przynieść dziecko chore, położyć pod ołtarzem w czasie, kiedy jest sprawowana msza święta i odebrać to dziecko zdrowe po przeistoczeniu, bo ma taką wiarę. Zobaczcie, jaka wiara. Wiara, że to dziecko, które jest chore, otrzyma łaskę uzdrowienia. Czyli co bardziej, jeszcze my możemy, spożywając Jego ciało, jeszcze bardziej doświadczyć Jego mocy. My jeszcze bardziej, drodzy, możemy też w tym kontekście patrząc ofiarowania swego życia Panu Bogu, bo jeżeli też poruszyłem ten motyw położenia czegoś przed ołtarzem, to znaczy, że my w czasie każdej Eucharystii mamy kłaść siebie jako ofiarę. Właśnie z takiej nędzy, jaką jestem, z mego grzechu, z tego zlepku, czasami takiego błota i nieudolstwa, Pan Bóg chce wyprowadzać wielkie dobro. Pan Bóg chce mnie przemieniać w siebie. Dlatego, żeby pamiętać, żeby nie zatracić i żeby ten motyw w czasie mszy świętej, element przygotowania darów nam nigdy nie umykał. To jest, można powiedzieć, jeden z najważniejszych momentów, kiedy rozpoczynamy drugą część mszy świętej, liturgię eucharystyczną, kiedy kapłan ofiarowuje dary. To znaczy, że my mamy się położyć na tej patenie razem z tą hostią, jeszcze niekonsekrowaną, żeby Bóg mocą Ducha Świętego przemienił mnie. Żeby Jezus zabrał te wszelkie choroby, tak jak On umiera na krzyżu, żeby On mógł mnie oczyszczać i żebym mógł z Nim zmartwychwstać. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej mistyczce boliwijskiej Katalinie Rivas. Pewnie tak, niektórzy z was może czytali taki mały traktat Tajemnica Spowiedzi i Mszy Świętej, albo też oglądali film Ja Jestem Leszka Dokowicza, gdzie ta właśnie mistyczka się wypowiada. I tam przypominało mi się, że jest taki motyw przygotowania darów, kiedy ona opisuje każdy moment i powiada, że wtedy, w tym momencie aniołowie tych wszystkich ludzi, którzy są na mszy świętej, idą ubrani pięknie w białe szaty w procesji, niosąc coś w rękach. Ale mówi, że też są tacy aniołowie ludzi, którzy nic nie mają, którzy są co więcej smutni i idą ze spuszczoną głową. To znaczy co? Że ci ludzie nie są w ogóle obecni sercem w czasie mszy świętej. Oni nic nie mają do ofiarowania Panu Bogu. Oni nie chcą siebie nawet dać, żeby Pan Bóg ich przemieniał. Dlatego pamiętajmy, żeby móc przeżywać każdą Eucharystię dobrze, trzeba nam się dać w pełni, ofiarować, by Bóg mógł nas przemieniać. Święty Paweł dzisiaj jeszcze nam mówi też, ja jestem Pawła, a drugi mówi, ja jestem Apollosa. To czyż nie postępujecie wtedy po ludzku? My powinniśmy, drodzy, żyjąc Eucharystią, powiedzieć, ja jestem Chrystusa. Ja jestem Chrystusa, ja należę do Niego. Ja mam Jego ciało w sobie, Jego duszę, Jego bóstwo. Ja mam Chrystusa, co więcej, nawet ja jestem Chrystusem. To nie jest bzdura, to nie jest żadna herezja, ale tak jest. My mamy być Chrystusami w dzisiejszym świecie. Jeżeli ja żyję Eucharystią, to znaczy, że ja mam iść tego Jezusa, uobecniać w życiu tam, gdzie idę. I ostatni motyw, do którego doszliśmy, jest taki, że trzeba pamiętać, że Bóg nas posyła. Że Bóg nas posyła, aby go nieść w ten dzisiejszy świat, tam gdzie żyjemy, w swoje akademiki, uczelnie, miejsca pracy. Chrystus chce przez nas się udzielać. Nie wiem, czy znacie taki żart, studenci mi sprzedali, co Jezus robi na rondzie. Znacie? Jedno słowo, nawraca. Ale tak teraz na poważnie, tak pomyślałem sobie, to wcale nie jest głupie, te słowa, bo Jezus rzeczywiście dzisiaj chce stać na rondzie. Jezus chce stać na ulicach naszych miast i Jezus chce przez nas się udzielać innym ludziom, tylko trzeba Mu w tym pomóc. Święty Paweł dzisiaj też mówi, że my bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, czyli Pan Bóg nas wybrał do tego, aby Go uobecniać w dzisiejszym świecie. Jezus chce się posłużyć nami i chce, żebyśmy się dzielili tą Eucharystią, tą tajemnicą miłości z innymi ludźmi. Zobaczcie, ile dzisiaj młodych ludzi no po prostu ma gdzieś Eucharystię.
ma gdzieś Kościół, a przede wszystkim ten sakrament, najświętszy sakrament, zobaczcie, sanctissimo sacramento, to nie jest, wiadomo, że sakramenty są wszystkie na równi, ale sama nazwa, najświętszy sakrament. Już chyba nie ma większej miłości nad tę miłość Boga, która przychodzi do nas w Eucharystii. Okej, na zakończenie chcę nawiązać do słów ojca Marcina, który wprowadzając nas w temat sakramentów, powiedział te ciekawe słowa, żebyśmy sobie rozważali te sakramenty właśnie w takim nurcie. Zachwycić się Bogiem i pozwolić, by Bóg zachwycał się nami. To tym bardziej odnosi się do Eucharystii. Zachwycić się Bogiem, który jest ogniem miłości, który chce wypalać moje grzechy, który chce w nas mieszkać, uzdrawiać chore serca, który chce, byśmy byli Jego pomocnikami. Pozwolić, by Bóg w końcu zachwycał się mną, ogrodem mojej duszy, który mam w sobie, by zachwycał się moją osobowością, moim całym życiem. I niech tak będzie w naszym życiu. Zachwycajmy się tym Bogiem, bo wielka jest Jego miłość. Amen.